programie gali o godzinie 17 w sobotę, 12 stycznia, będzie najpierw wręczenie statuetek Sukces Artystyczny Roku. Przypomnę, że są to statuetki z naszą patronką Marią Konopnicką, wykonane przez Marka Zaleskiego, artystę z Ciechanowa, statuetki mosiężne, piękne, z dyplomami, z różą. Wręczamy je za sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe ludziom utalentowanym artystycznie, ale w wieku do 25 lat. Tych statuetek w tym roku mamy znowu kilkanaście i później laureaci tego wyróżnienia wystąpią ze swoimi utworami muzycznymi, tanecznymi, wokalnymi, wystąpią w części artystycznej. To jest w pierwszej części koncertu noworocznego gala. Podczas antraktu zapraszam Państwa na aukcję dzieł sztuki tutaj do galerii imienia Bolesława Biegasa. Wpłynęło, proszę Państwa, aż 30 dzieł sztuki. To są dary od naszych artystów z całej ziemi ciechanowskiej na Fundusz Sztuka Młodych. Aukcję przeprowadzi Wojciech Garliński podczas przerwy właśnie koncertu noworocznego gala i wszystkie pieniążki zebrane z tej aukcji będą przeznaczone na stypendia dla utalentowanych młodych artystów z Funduszu Sztuka Młodych. Na ten fundusz będą też ciechanowscy dziennikarze kwestowali wśród gości, którzy przybędą na galę oraz będą sprzedawane cegiełki, a gośćmi na gali zwykle są najważniejsze osoby z miasta i z regionu, są to władze lokalne, wszystkich szczebli, biznesmeni, animatorzy kultury i wszyscy, którym kultura jest bliska. W drugiej części gali zapraszam Państwa na część taką niepodległościową, związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Będą to duże fragmenty dwóch naszych spektakli. Spektaklu tanecznego w wykonaniu zespołu Fany pod tytułem W sercu i w pamięci oraz duże fragmentu spektaklu teatralnego Przepromienienie w wykonaniu teatru Rozmyty kontrast.